No ja jestem radnym już tutaj w 6 lat, przyglądam się temu, co robi marszałek, jak to robi. On to wszystko robi w białych rękawiczkach. Witam serdecznie widzów Patriotyczne Podkarpacie TV. Dziś w naszym studiu gości pan Jacek Kotula, radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz znany w Rzeszowie i na Podkarpaciu działacz ProLife. Natomiast celem naszego dzisiejszego spotkania jest omówienie sytuacji, która aktualnie dzieje się w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Czy mógłby pan coś więcej powiedzieć na temat właśnie sytuacji tego szpitala i tego, co się tam dzieje? Tak, witam pana i witam państwa. Od mniej więcej 4-5 miesięcy jest tam skomplikowana sytuacja, także nawet ja jako radny, który zaangażowałem się w obronę tych zwolnionych lekarzy, no już mam jakieś zaniki pamięci, ale tak, żeby usystematyzować. Zwolniono profesora, doktora Ziemiakowicza, głównego chirurga, który 42 lata przepracował, który około 30 tysięcy operacji dokonał tutaj w tym szpitalu, wielkiego fachowca. I powiedziano, że był konkurs i wygrał nowy pan z Krakowa, Komorowski. Co się okazało? Jak drążyliśmy, nie było żadnego konkursu, to wszystko była ustawka, więc zrobiono nowy konkurs, napisano tam, że może startować tylko doktor habilitowany, doktor Ziemiakowicz był tylko doktorem, więc już wyautowano go i pozbyto się go ze szpitala. Druga rzecz, też to było tak mniej więcej 1 września, miał przyjść nowy ordynator na chirurgię onkologiczną. Wcześniej dyrektor Wiatr z tego szpitala powiedział, że był konkurs, wygrał pan Kruczała i ta pani, która jeszcze miała aktualne umowę tutaj, że będzie ordynatorem, musiała po prostu zostać zwykłą lekarką. Okazało się, że 1 września nie przyszedł ten lekarz, który miał być ordynatorem. Okazuje się, że on był nawet nie danym doktorem, tylko zwykłym lekarzem. A tam habilitację trzeba było mieć, a tutaj pod tego zrobiono, że może być zwykły lekarz 1,5-rocznym specjalizacją, ale z Krakowa swój 2 września też nie przyszedł. 3 września doktor Wiatr przyszedł z pismem do tej pani Maciąg, doktorcowej ordynatorki, powiedział, że niech pani podpisze, że pani dalej jest z powrotem tą panią ordynator. No ale jest dokument na to, że były tam też filmy robione, ponieważ 1, 2 były wypisywane karty chorobowe pacjentom, i na tych kartach już było napisane, że ordynatorem jest, kierownikiem kliniki jest pan Kruczała. Także to się nikt nie wyprzedł z tego. I to jest druga rzecz. I było to wszystko nagłośnione do nas przez radny, przez dyrektora do spraw medycznych profesora Krzysztofa Głódkowskiego, który napisał do Komisji Zdrowia, do Komisji Bezpieczeństwa pismo, że są ustawiane przetargi, ustawiane są konkursy na kierowników, że bez jego zgody, wiedzy, co się dzieje, zróbcie coś. I po prostu był wtedy niewygodny dla władzy, czyli dla dyrekcji szpitala, a dyrekcja szpitala podlega przez pod marszałka. I zwolnił. No właśnie, i tutaj chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie, bo po tej konferencji, która odbyła się pod Szpitalem Wojewódzkim, rzecznik marszałka wojewódzkiego stwierdził, że mimo tego, iż protestowano właśnie tam pod siedzibą marszałka, to marszałek w szpitalu nie ma żadnej władzy, a wszystkie decyzje podejmuje autonomicznie dyrektor szpitala. Co pan sądzi na ten temat? No ja jestem radnym tutaj w 6 lat, przyglądam się temu, co robi marszałek, jak to robi. On to wszystko robi w białych rękawiczkach. Nam radnym też to wszystko na początku wmawiał, że to dyrekcja jest samodzielna, że to po prostu nic nie, on nie może. Potem nam mówi, że komisja, bo powołaliśmy komisję do spraw wyjaśnienia to wszystko, że komisja, poczekajmy, komisja to wyjaśni. No ale prawda jest taka, że o wszystkim decyduje marszałek i on obstawia sobie członków komisji konkursowej. Ja miałem taki przykład, było po odwołaniu dyrektora profesora Głódkowskiego z funkcji dyrektora, była powołana komisja konkursowa i w tej komisji było 3 ludzi, którzy byli to tak jakby za kandydatem marszałkowskim, a 3 było za niezależnym. I przewodniczącym był pan wicemarszałek do spraw służby zdrowia Kruczek. I jakby tak było remis w głosowaniu, to znaczy, że
decydujący głos ma przewodniczący komisji, a marszałek Rucze chciał tego niezależnego, nie tego, który już uwikłany jest w samą tam sytuację szpitalu. No i co okazało się? Dzień wcześniej był telefon do jednego z członków komisji, tak sądzę, i no nie przyszedł na komisję po prostu. Zrobił unik, powiedział, że niby chory jest, a na drugi dzień już wszędzie można było go spotkać. Także to różne są metody, żeby po prostu swoich obsadzić. No ale tak generalnie taka największa afera w tym wszystkim jest to, że jak został przyciśnięty dyrektor Wiater do tego, no jak były te konkursy, nie było, co tu grane jest w ogóle, przyciśnięty przez profesora Gutkowskiego i przez wicemarszałka Kruczka odpowiedzialnego służby zdrowia, to pan Wiater powiedział to publicznie, że on tak musiał zrobić, bo tak mu kazał marszałek Ortel, żeby nie informować o tych wszystkich zmianach, braku konkursów, odpowiedzialne osoby, czyli wicedyrektora zespołu medycznego profesora Gutkowskiego i wicemarszałka służby zdrowia. I jak się o tym dowiedział marszałek Kruczek, to poszedł do marszałka Ortyla, powiedział: słuchaj Władek, ja nie chcę być marionetką, jak chcesz, to sobie weź tą służbę zdrowia, rób co chcesz, nie rób tego moimi rękami, bo ja nie chcę być swoją marionetką. I on podał się do dymisji, jeśli chodzi o tą służbę zdrowia, ale na drugi dzień można było w internecie przeczytać i konferencję prasową zrobił marszałek Ortyl, że on bierze po prostu służbę zdrowia, ponieważ to jest COVID, taki trudny czas. Nic nie wspomniał o tamtej sytuacji, nic nie wspomniał, że to marszałek Kruczek zrezygnował. Także nie powiedział całej prawdy. On wiele rzeczy mówi półprawdy. A po prostu taką głupszą sprawą to było to, że powiedział, że będzie komisja, która to wyjaśni. Okazuje się, że komisja zakończyła pracę 18 grudnia. Myśmy praktycznie 2 miesiące czekali na wyniki tego protokołu. No właśnie, i jakie były te oficjalne informacje na temat tego, co się działo w szpitalu? Co wtedy było wynikiem działań tej komisji? No cały ten protokół został tak jakby rozwodniony, pozamazywane są nazwiska. Dziennikarzom dano tylko takie jakby dwie stronki takich drobnostek, że tam były jakieś drobne błędy komunikacyjne, że były jakieś braki w dokumentacji, takie nieistotne sprawy. No. I nie padły tam też, co ciekawe, żadne nazwiska, ani jedno nazwisko nie padło na konferencji, którą właśnie zorganizował marszałek. No właśnie, dlatego, że on nie chciał przyznać się do tego, że to, o czym informował radnych profesor Gutkowski i za co został zwolniony, wszystko się potwierdziło. On informował o tym, że nie było konkursów za Ziemniakowicza i to się potwierdziło, że nie było w onkologii konkursów. Zresztą ogromne nieprawidłowości w okulistyce. I te wszystkie sprawy potwierdziły się. Ten, który informował po prostu o tym całych nieprawidłowościach, został zwolniony i do tej pory nie jest przywrócony. No i po prostu jest niewygodny. To jest skandal, że tak działa bezprawnie i niesprawiedliwy marszałek. Mhm. No tak, jak już jesteśmy przy konkursach, dotarły do nas takie informacje o tak zwanych nocnych konkursach w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Czy mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć? My obserwujemy tą całą stronę szpitalną i tak widzimy, że po prostu cały czas są różne tam nieprawidłowości, nawet takie przestępstwa przeciwko dokumentom. Ja na przykład sobie wypisałem tutaj kilka takich przykładów. Jest to nagminne od wielu miesięcy, a nawet chyba lat, bo wcześniej żeśmy nie interesowali się tym. Ogłaszane są konkursy na przykład 30 grudnia, ogłoszone jest na stronie po południu, a napisane jest, że oferty składać 31 grudnia, już o 12. O 12.05 się komisja zbiera i o 12.10 nastąpi otworzenie kopert. A czas, czyli na drugi dzień składanie, a świadczenie tych usług zdrowotnych, które obejmuje ten kontrakt, jest od 18 listopada, czyli wstecz 2 miesiące do tyłu. To jest akurat na okulistyce. To tylko jeden przykład. Oczywiście. Tak, ale tutaj to są jeszcze takie większe jajca. Na przykład jest konkurs na onkologię kliniczną 30 października ogłoszony i jest na świadczenie od 1 stycznia, czyli do tyłu od stycznia do 10 miesięcy wstecz.
No to po prostu... Czyli rozumiem, że osoba, która wygrała ten konkurs, otrzymywała wynagrodzenie wstecz przez 10 miesięcy. No, kontrakt na usługi z CER, no ja nie wiem, na drugi dzień to wszystko znika. To jest też to ciekawe. To powinno być na stronie, to jest biuro interwencji prawnej. Mhm. Także po prostu to jest wiele tam takich nieprawidłowości. Już na przykład też taki konkurs był na gastroenterologię. Domyślaliśmy się, że to jest za pana Krzysztofa Gutkowskiego. 16 grudnia ogłoszony po południu. 17 już było otwarcie o kopert. I marszałek Kruczek no, podejrzewał, że to chodziło o panią, z którą oni się już spotykali. Także to jest takie coś, że no, wygrywa osoba, którą oni, to nie jest tak, że każdy może wziąć udział, tylko już swoi wygrywają. No i podejrzewał, że to chodzi o panią, która była parę dni wcześniej zwolniona ze szpitala w Brzozowie dyscyplinarnie za to, że nie chciała pomagać pacjentom zarażonym na COVID. I marszałek Gortyn ją tu chce przyjąć do naszego szpitala. I teraz ta pani pracuje, ma umowę już w szpitalu marszałkowskim, nie w szpitalu, w uzdrowisku w Rymanowie Zdroju. Aha. A jak żeśmy zaczęli tam tak grzebać, co to jest za pani, to okazuje się, że ta pani była przy operacji, w której zmarł ojciec ministra Ziobry. I tam ma jeszcze jakieś procesy się toczą. Także po prostu to jest wszystko naprawdę, nie wiem, no niespotykane, że marszałek z PiS-u przyjmuje osobę, która jest dyscyplinarnie zwolniona, bo nie chce pracować w COVID-zie, a jeszcze tam jakieś sprawy z ministrem Ziobrą. Także to jest po prostu wszystko grubymi szyte nićmi i wiele mam tutaj spraw. Ja mam 300 alegatory, podałem sprawę do prokuratury. Bo próbowaliśmy to na komisjach, były co 2 tygodnie komisje. No, bardzo często było tak, że marszałek powiedział, że on nie ma czasu, że on jedzie do biskupa teraz, on jedzie do spotkania z Dudą, czy jakieś ten, ma 10 minut czasu. Po prostu no, nie za bardzo bym zainteresowany, żeby przez całe tam 2-3-4 godziny siedzieć na komisji. No i po prostu ja złożyłem to doniesienie do prokuratury. Zresztą wiem, że drugi członek zarządu też złożył doniesienie do prokuratury. Pacjenci onkologiczni, bo to było zagrożenie zdrowia i życia pacjentów. Nawet sam sposób odwołania profesora Gutkowskiego. Człowiek, który stworzył od zera tą klinikę, jest ona na bardzo wysokim ogólnopolskim poziomie. Tu przyjeżdżają z całej Polski leczyć się na te wszystkie chorobami wewnętrznymi związane sprawy pacjenci. I on przychodzi do niego dyrektor Wiater i daje mu wypowiedzenie i mówi, że już musi natychmiast się wynosić ze szpitala. Zabiera kluczyki, bramy, piloty. Nie, przecież on ma 15 lekarzy pod sobą, ma 405 pacjentów. Jest wicedyrektorem szpitala. Jak najgorszego śmiecia się pozbyli jego. No właśnie, bo jest tego bardzo dużo i faktycznie skala tych nieprawidłowości wydaje się być ogromna. Ale w szpitalu działa tak zwana rada społeczna szpitala, która powinna właśnie takich spraw pilnować i sama je zgłaszać. Dlaczego nie reagowała na te nieprawidłowości? No te rady są we wszystkich szpitalach czy tam w przychodniach, bo to jest niby taki organ nadzorczy urzędu. Ale to jest wszystko taka fikcja. Najlepszy przykład to właśnie to jest taka fikcja z tymi radami społecznymi w tym szpitalu. Dzieją się tam niesamowite rzeczy. Sprawy na prokuraturze, a rada mówi, że jest wszystko okej. No ale czemu się dziwić? Tam jest członkiem rady na przykład jest taka pani z Mielca, koleżanka pana Ortyla, która ma tam fundację. Ta fundacja po prostu tamtego roku no, została pozbawiona przez Fundusz Zdrowia 2 milionów złotych kontraktu z Funduszu Zdrowia. I ja mam pisma z Narodowego Instytutu Onkologii. Za co ta fundacja pani Bielec z Mielca została pozbawiona? Okazało się, że oni robią zdjęcia mammograficzne no, piersi kobiet. I z tych zdjęć, które oni przesłali, były to najlepsze zdjęcia, jak wynika z pisma, które przekazała to fundacja. I one miały na 60 możliwych do zdobycia punktów, tylko 31 punktów, co stanowi 51,66% względem 70%, które jest kryterium do zaliczenia tych zdjęć. I Fundusz Zdrowia mi napisał, że nieprawidłowy obraz zdjęcia mammograficznego mógł skutkować zagrożeniem zdrowia i życia pacjentek, u których takie były robione. Słuchajcie, to fundacja, która ma leczyć, pomagać, ona jeszcze zagrożenie zdrowia i życia i ta pani teraz zasiada w tym?
i ona się dobrowolnie zgodziła, że na zasadzie porozumienia stron w grudniu 2019 ta fundacja zerwała kontrakt z Funduszem Zdrowia, no ale to ona nie była pokrzywdzona, ponieważ wbrew regulaminowi statutu tego szpitala, ona jest członkiem Rady Społecznej i ona dostała tam inny kontrakt na jakieś tam sprawy związane z leczeniem spraw kobiecych na 4,5 miliona złotych, a jeszcze z komputeryzacją marszałek z RPO i dołożył 2 miliony złotych. Także po prostu no, dba się o swoich, nie? I ona tutaj będzie jakoś tam podskakiwać, jak tutaj się jeszcze dało więcej milionów, a tutaj zagrożenie, jakby ci pacjenci wiedzieli o tym, że nieraz te raki, które mają piersi i tak dalej, bo dużo jest tych spraw kobiecych, to też może być przyczynione przez te zdjęcia mamograficzne złej jakości, gdzie nawet ona się odwoływała i druga komisja jeszcze gorszą ocenę tych zdjęć dała. Aha. Także to po prostu jest patologia. Dokładnie, no zgodzę się z tym. Wygląda to wszystko jakby bardziej niż dobro pacjentów, liczyły się po prostu pieniądze. No i, nie oszukujmy się, układy, walka tak. z oki. Tak, to jest najbardziej. Sitwa. To jest sitwa taka i po prostu ciężko się po prostu to przez to przebić. No mnie nawet no, za to wszystko, że ja drążę to, że ja jestem po stronie pacjentów, po stronie lekarzy. Oni się kształcili, oni mają jakieś tytuły i oni mają być z dnia na dzień wyrzucani, także to jest po prostu no, skandal. My domagamy się jako mieszkańcy Rzeszowa, Podkarpacia, żebyśmy byli leczeni u najlepszych lekarzy, dokładnie. A nie żebyśmy jeździli po Warszawach, po Krakowach. Dlatego powstało nawet takie stowarzyszenie pacjentów, które walczy o powrót tego profesora. No, mało gdzie się słyszy w Polsce i w Europie, że pacjenci dążą do tego, żeby bronić tego profesora. No może dlatego właśnie, że jest to człowiek na tyle wartościowy i sam sposób jego odwołania był na tyle skandaliczny, że po prostu ludzie mieli dość. Oczywiście. I dlatego stanęli w jego obronie. Tak, natomiast jeszcze... ja znam tego osobiście, tego profesora, bo tak się składa, że chodziliśmy do Tyczyna do jednej szkoły. Aha. On był rok młodszy, z moim bratem chodził, graliśmy w piłkę, cieszyłem się, że Krzysztof Gutkowski robi karierę, że po całym świecie jeździ, wydał 205 prac naukowych, 4 stycznia tytuł profesora belwederskiego, nie jakiegoś takiego byle jakiego, dostał od pana prezydenta Andrzeja Dudy i a tutaj takie człowieka wyrzuca się. 3 miesiące on jest bezrobotny. Także to jest naprawdę skandal. Który marszałek sobie by na to mógł pozwolić? No tylko nasz marszałek. Jesteśmy tak bogacim społeczeństwem, tak ludzie mają dużo pieniędzy na prywatne kliniki czy gabinety, że mogą sobie po prostu na to pozwalać. Ja pisałem pisma do wszystkich świętych, do posłów naszych z PiS-u, do posłów nawet z opozycji, do, już nie mówiąc o nas, radnych. Pisałem pisma do Kaczyńskiego, prezesa. Nikt nic nie zrobił, nikt nie kiwnął palcem. Po prostu oni, no... To jakby kogoś zabili, to może by się nami zainteresować. Ale zwolnili profesora, który to tytuł, że 1000 ludzi rocznie przyjmował on za darmo, przychodni tej przyszpitalnej. To nikogo nie interesuje, nie? Ale mnie to boli i ja po prostu powiedziałem, że dosyć. Ja po prostu w takim Prawie i Sprawiedliwości nie do takiego wstępowałem. No ja właśnie. Jestem prawy i sprawiedliwy, a nie po prostu marszałek i inni członkowie zarządu, którzy palcem nie kiwnęli, żeby bronić najlepszych ludzi, tylko po prostu swoje jakieś tam układziki próbują rozgrywać. Rozumiem. No i właśnie tutaj też chciałbym przejść do jeszcze jednej kwestii, myślę, że już ostatniej na dziś. Za to wszystko, co pan robi, za ujawnienie tych nieprawidłowości, za te, że tak powiem, no, z punktu widzenia obywatela bardzo prawidłowe i bardzo chwalebne działania, podobno pana koledzy chcą pana usunąć z partii. Tak, no generalnie jak mamy klub PiS-u, to większość ludzi jest oburzona tym, co się stało w szpitalu, ale no i mówią, no praktycznie oprócz tam 2-3 radnych, którzy po prostu już bardzo klaszczą naszemu marszałkowi, to wszyscy mówią, przywróćmy profesora z powrotem, no jak można tak było zrobić, nie? No i na przykład marszałek mówił, dobra, będzie kontrola, coś wyjaśni. Nic nie wyjaśniła, tylko potwierdziła to, co mówił profesor. Teraz on mówi, że on nic nie może. Będzie nowy dyrektor. Powołał tamtego dyrektora Ławińskiego niby na 2-3 miesiące. Ławiński mówił, że on się zgodził łaskawie, bo ma tyle różnych spraw, on jest, operuje i robi różne sprawy, prawda, chirurgiczne, neurologiczne, że na 2-3 miesiące. No ale to bzdura. W piątek był następny konkurs, gdzie Ławiński się znowu zgłosił, gdzie
znowu wybrali ludzie Ortyla tego samego Ławińskiego. Także to jest wszystko na masakra. Nie próbowali wyrzucić już dwa miesiące temu, żebym siedział cicho. To znaczy powiedzieli, że sam się wykluczyłem już z PiS-u, że jestem po prostu, no, walczę o tych ludzi, walczę o prawdę, o dobro. Bo odważył się pan krytykować. No tak. Pewnie dlatego. Tak, ale po prostu jeśli już takie są chamstwa, w biały dzień, ja rozumiem, krytykowali Platformę, krytykowali PSL, Burego i tak dalej. Sam marszałek to samo wszystko robi. Ja nie mogę na to patrzeć. Ja robię po prostu to w interesie PiS-u, bo za chwilę on dostanie 20% poparcia, nie? Jak będą tak dalej robić. I próbowali mnie w ten sposób zwolnić, że marszałek i tam pan Pilch powiedzieli, że będzie głosowanie nad wyrzuceniem mnie z klubu PiS-u. Wtedy Stanisław Kruczek powiedział, to mój przyjaciel, powiedział, że ale słuchajcie, według regulaminu nie wolno wyrzucać człowieka przez internet, bo mamy to posiedzenia. No to zrobili szybko, no to zmienili regulamin, że można było. Przegłosowali. Potem powiedział, no i chcieli znowu mnie odwołać przez internet. Znowu Kruczek powiedział, ale słuchajcie, nie wolno człowieka zwalniać w sprawach osobowych, głosowanie nie może być jawne, musi być tajne według naszego tego protokołu. No i marszałek Orty mówi, że jesteśmy jedną rodziną, pan Pilch mówi, to przegłosujmy tutaj od razu, że można głosować. Kto jest za? Pytali się po kolei. No i po prostu wyszło to głosowanie, że 11 osób jest za tajnym, czyli za mną, a 10 jest za jawnym, czyli tak jak chciał marszałek, żeby od razu się im pozbyć. Czyli miał już pierwszy taki policzek dostał, że po prostu no, większość była nie za tym jego głosowaniem. Jeszcze było ze 3 radnych, którzy się wstrzymali, ale wiem, że potem też za mną głosowali, że popierają mnie w tym, co robią. A odbyło się to w ogóle w pana obecności? Tak, to wszystko jest przez internet się odbywało, ale no i po prostu wstrzymali się na miesiąc. Ostatnio był klub PiS-u. I właśnie to jest to, że ja słucham tutaj naszego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił parę dni temu, że każdy, kto dzieli klub Zjednoczonej Prawicy, ten jest przeciwnikiem PiS-u, rządu, Polski. I słuchajcie, nasz marszałek Oltyl to się całkowicie poddaje pod to, pod ten akapit, ponieważ on zrobił klub PiS-u zamiast zawsze jedni i dostawali ten sam PIN, spotkanie, myśmy wszystkie sprawy omawiali, to zrobił pierwsze spotkanie o godzinie 15.30 z jednymi, o 16.00 z drugimi zrobił wybrańcami swoimi, a o 18.00 z całą resztą, którą ja się też zaliczam i inni tacy, którzy są już dla niego mniej zaufani. Także on to dzieli, ten klub PiS-u. I na tym klubie pierwsza rzecz jaka była, to stworzymy komisję skrutacyjną. Ale do czego skrutacyjną? No do odwołania Jacka. No ja mówię, ale Wysoki Sądzie Kapturowy, jakie odwołanie, jakie zarzuty, o co chodzi? A oni powiedzieli, że na razie stworzą komisję, bo jak coś się zdarzy, to już będą, po prostu wyślą sygnał, że można głosować na odwołanie mnie. I na razie stworzyli komisję skrutacyjną. I takie pytanie, nie czuje się pan oszukany przez własną partię? To ja, partia to nie jest Ortyl, nie? Ortyl już się jakoś tak, no nie wiem, ja już mówiłem mu dawno, Władzie, idź na emeryturę, masz wiek, masz wnuki, po prostu zajmij się sobą, bo ty już się po prostu wgubisz w tych wszystkich pożarach, które wywołujesz, samo potem gasisz, nie? Także, no, ja wierzę w tą Bożą prawdę, w Bożą sprawiedliwość, prawo, w przykazania. Jestem chrześcijaninem. Ja wszystko, co robię, to po prostu robię dla dobra ludzi. Nie? Mnie 14 tysięcy ludzi wybrało, żeby ich reprezentować. Żeby chodzili do dobrego lekarza. Żeby nie było chamstwa, cygaństwa, przekrętów. Nie? No, tutaj się mi próbuje zawiązywać ręce i mówić, że wszystko jest super. A to nie jest wszystko super. Ja to będę drążył, bo już następny szpital, nie tylko numer 1, bo zobaczyli lekarze, że dużo tam się rzeczy, ja tego nie odpuszczę. Tak samo z numer 2 szpitala też dostałem pismo. Pewno tam jest kartek. Przeglądałem to wszystko. Generalnie zwracają się do mnie ci lekarze, służba zdrowia szpitalu, że to samo, co się dzieje w szpitalu numer 1 w Rzeszowie, to jeszcze gorzej jest w szpitalu numer 2. Panie Jacku, zajmie się tym wszystkim. Tylko tak, tym może zajmiemy się kolejnym razem, bo tego wszystkiego jest na tyle dużo, że chętnie pana zaprosimy jeszcze raz tutaj do naszego studia. Natomiast jakieś takie jeszcze ostatnie słowo do naszych widzów?
No, jeszcze na przykład zaangażowała się w to wszystko komisja rewizyjna. Mhm. Też mieli w piątek ostatnie posiedzenie. Z tego co wiem, też będą bardzo ciekawe wyniki ich po prostu śledztw w tej sprawie. Prokuratura Krajowa poinformowała, że ta prokuratura rzeszowska przekazała tą sprawę, bo to jest już gruby nić myszyca, co tu się dzieje, do innej prokuratury. Nadzór objęła prokuratura krajowa, także tu nie będzie można sobie przy pomocy telefonu różnych spraw załatwiać. No, coraz to nowe wątki dochodzą, bo mi różni ludzie odważają się i mówią o różnych takich, no, ciekawych działaniach niektórych ludzi, którzy po prostu powinni się wstydzić za to, co robią. Jasne. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Myślę, że będziemy ją jeszcze kontynuować, bo tutaj, jak widać, sprawa jest dość szeroka. No, z chęcią ja bym przychodził, wszędzie przychodzę, gdzie mnie zapraszają, media państwowe mnie zapraszają, gazety te główne, z głównego nurtu nie chcą o tym pisać, bo stracą na ogłoszeniach. Także jasne. Kto mnie zaprasza, to idę i dziękuję, że mogłem tutaj coś powiedzieć. Natomiast my bardzo chętnie pana zaprosimy, bo popieramy pana inicjatywę i my stoimy po stronie obywateli, a nie po stronie interesów osób takich prywatnych, czy również publicznych. Tak. To dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.